Powiedzmy, że mamy dany trójmian kwadratowy na przykład taki, 4x kwadrat, dodać 25x, odjąć 21. No i chcemy go rozłożyć na czynniki. Ale chcemy się pobawić i nie używać wzorów na deltej pierwiastki. Być może znasz te wzory na deltej pierwiastki. No i to dobrze, że je znasz i oczywiście zawsze można to zrobić tą metodą, ale możemy czasami chcieć się pobawić inaczej. No i tutaj pokażę teraz jak można odgadnąć rozkład takiego trójmianu na czynniki nie stosując wzorów na tej pierwiastki. Możesz to traktować jako taką zabawę. W poprzednich filmach pokazywałem już, jak się odgaduje łatwo taki rozkład na czynniki, wtedy kiedy współczynnik przy x kwadrat jest równy 1. A tutaj współczynnik przy x kwadrat nie jest równy 1, no i też nie da się tej czwórki wyciągnąć przed nawias, tak żeby tutaj dostać całkowite pozostałe współczynniki, bo 25 i 21 się dzieli przez 4. Ale pokażę teraz taki trik, który umożliwi nam odgadnięcie tego rozkładu. Więc najpierw pokażę ten trik, jak go zastosować na tym konkretnym przykładzie, potem zrobię jeszcze jeden przykład, a na koniec pokażę, dlaczego ten trik działa, bo to moim zdaniem jest najciekawsze. No dobrze, na czym polega sam trik? Trik polega na tym, że szukamy pary liczb, nazwijmy je a i b, takich, żeby ich iloczyn był równy iloczynowi współczynnika przy x kwadrat przy najwyższej potędze, czyli w tym wypadku 4. I tego współczynnika wolnego, w tym wypadku minus 21, czyli razy minus 21. Czyli iloczyn ma być równy, w tym wypadku minus 84. A suma tych parametrów A i B ma być równa temu współczynnikowi, który stoi przy x, czyli w tym wypadku ma być równa 25. No to znajdźmy takie liczby. No, kandydatami jest oczywiście 4 i minus 21. Bo tutaj mamy, bo to jest taki iloczyn. No ale 4 odjąć 21 to nie jest 25, więc to nie jest rozwiązanie. Widzimy, że te liczby muszą mieć przeciwnych znaków, bo tu mamy, bo ten iloczyn musi być minus 84, więc może na odwrót, może minus 4 i plus 21. No to też się nie zgadza, bo wtedy dostajemy 17, a nie 25. Więc musimy znaleźć jakiś inny rozkład 84 na czynniki. No to sprawdźmy po kolei. Weźmy na przykład 1 i 84. No to nie będzie dobrze, dlatego że 84 odjąć 1, a 1 odjąć 84 to nie jest 25. Wiemy, że musimy wziąć 1 z plusem, 1 z minusem, ale w żadną stronę nie pasuje. Weźmy 2 i 42. 42 odjąć 2 to jest 40. 2 odjąć 42 to jest minus 40, czyli to nie jest 25. Teraz zastanówmy się, czy 84 się dzieli przez 3. Dzieli się, bo suma cyfr jest 12, czyli się dzieli. No ile to jest, to możemy policzyć sobie pod kreskę. 84 podzielone przez 3, w ósemce trójka się mieści dwa razy, 2 razy 3 to jest 6. Odejmujemy, zostaje nam 2, przypisujemy czwórkę, 24 podzielić na 3 to jest 8, 8 razy 3 to jest 24 reszta zostaje 0, czyli rzeczywiście 3 razy 28 to jest. To jest 84, musi być minus, czyli z tych, jedna z tych liczb musi być z minusem. I musimy dostać w sumie. 25. No i rzeczywiście minus 3 plus 28 to będzie 25. Czyli znaleźliśmy taką parę. No oczywiście ten trik polega na tym, że jeżeli się znajdzie taka para, no to on działa. Jak się nie znajdzie, no to on nie działa. No w tym wypadku się udało znaleźć. No i jaki jest następny krok? Następny krok jest taki, żeby ten, ten człon w tym w wielomianie rozdzielić na dwa. Zgodnie z tym rozkładem, który tutaj mamy. No a nasz rozkład wygląda tak, że to jest 28 odjąć 3, czy też minus 3 plus 28. To jest 25. No ja akurat podzielę to w ten sposób, że napiszę tutaj z lewej strony 28x, a z prawej napiszę minus 3x. No dlaczego tak? No dlatego, że będę chciał za chwilę pogrupować. Przepiszę te pozostałe tutaj składniki. Będę chciał pogrupować pewne człony w tym wielomianie no bo to się nazywa rozkład na czynniki przez grupowanie no i akurat chcę żeby w jednej grupie znalazło, znalazły się te dwa a dlaczego akurat tak no bo 28 się dzieli przez 4 4 i 28 mają wspólny czynnik może tak na to popatrzmy a tutaj z drugiej strony trójka i 21 też mają wspólny czynnik dlatego grupuję te składniki które mają wspólny czynnik który będę mógł wyciągnąć przed nawias no, i z tych pierwszych dwóch co się da wyciągnąć? Da się wyciągnąć 4x. I zostanie mi z pierwszego x, a z drugiego zostanie mi 7. Jak 28x podzielić przez 4x, to zostanie mi 7. W tym drugim mogę wyciągnąć minus 3. I zostanie mi x z pierwszego. Minus 21 podzielić przez minus 3 zostanie mi plus 7. No i tutaj wygląda to na magię, ale to nie jest magia. Na koniec pokażę, dlaczego to działa. Pojawia się wspólny czynnik. x plus 7. No i ten wspólny czynnik mogę wyciągnąć przed nawias znowu. x plus 7. No i w nawiasie zostanie mi z tego pierwszego 4x, a z tego drugiego zostanie mi minus 3. No i znalazłem rozkład mojego trójmianu na czynniki. No i to, co tutaj zrobiłem, no to wygląda jak wymnażanie takich dwóch nawiasów, tylko zrobione w odwrotną stronę, bo gdybym teraz te nawiasy wymnażał, to mógłbym napisać, że to jest 4x razy ten nawias, odjąć 3 razy ten nawias pomarańczowy, no i dostanę to. A następnie wymnożę te nawiasy, dostanę to i potem dodam wyrazy podobne do siebie i dostanę 25, tak jak było. Więc cały trik polega na tym, żeby odgadnąć, jak rozłożyć ten, ten czynnik proporcjonalny do x na te dwa składniki, które powstają wtedy, kiedy wymnażamy ten iloczyn. No dobrze, zanim pokażę, dlaczego ten trik działa, to zróbmy sobie jeszcze jeden przykład. Weźmy może taki trójmian. 6x kwadrat dodać 7x dodać 1. No i znowu szukam parę liczb a i b. a razy b ma być równe 6 razy 1, czyli 6 razy 1, czyli po prostu 6, a suma a dodać b ma być równa temu współczynnikowi, czyli ma być równa 7. No to tutaj akurat widać od razu, jakie jest rozwiązanie. Bo 6 dodać 1 to jest 7, a 6 razy 1 to jest 6, czyli tutaj widać, że to rozwiązanie to jest 6 i 1. Takie trzeba wziąć rozwiązanie, czyli tutaj rozdzielę 7x na 6x plus 1 razy x, tak mogę napisać. No i przepiszę te pozostałe składniki tak jak były, plus 1. Mogę tą jedynkę tutaj pisać, mogę jej nie pisać, wszystko jedno. Może jest to pouczające, że ona jest napisana. Teraz oczywiście znowu rozdzielę na dwie grupy, pogrupuję tutaj. W tej pierwszej wyciągnę 6x i dlatego właśnie 6x grupuję z tym 6x kwadrat, bo tutaj jest wspólny czynnik 6x. W nawiasie zostaje mi x dodać 1, a z tego drugiego zostanie mi po prostu x plus 1. No, nic mi to nie kosztuje, mogę napisać, że to jest 1 razy x plus 1. Pisałem tak, bo za chwilę będę x plus 1 wyciągał przed nawias, tak jak poprzednio. Mam tutaj znowu wspólny czynnik, x plus 1. Mogę go wyciągnąć przed nawias i będę miał x plus 1, a w nawiasie zostanie mi z pierwszego 6x, a z drugiego dodać 1. No i znowu znalazłem rozkład na czynniki. No to teraz zastanówmy się, dlaczego to działa. No to żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie to rozważmy taki ogólny iloczyn. Co będzie, jak takie dwa dwumiany liniowe przez siebie pomnożę? Weźmy jakieś ogólne współczynniki, na przykład kx dodać l, pomnóżmy przez mx dodać n. No to wymnażam, mnożę najpierw przez kx ten drugi nawias, czyli będę miał kx razy mx, to będzie k razy m razy x do kwadratu kx razy n to będzie dodać kn razy x. Teraz może przez l l razy m razy x no to napiszę l razy m razy x dodać l razy n dodać l razy n. No i tutaj widzimy, że mamy dwa podobne wyrazy, które mogę do siebie dodać. One są podobne, bo oba są proporcjonalne do x'a. Czyli to było równe temu. Teraz przekształcamy to dalej. Pierwszy Składnik przepiszę. Tutaj wyciągnę x za nawias. Napiszę, że to jest kn dodać lm pomnożone przez x. No i zostaje ten wyraz wolny, który nie ma x. No i teraz przypomnijmy sobie o co chodziło w naszej metodzie. W naszej metodzie chodziło o to, żeby iloczyn był, tych parametrów i był, był iloczynem tego wyrazu przy x kwadrat i wolnego, a suma, żeby była równa temu, temu współczynnikowi przy x. No to wróćmy do naszego ogólnego przypadku. Czyli tutaj te nasze parametry a i b mają być. Ich suma ma być równa temu współczynnikowi przy x. Czyli powiedzmy, że tutaj mamy a i mamy b. No to możemy przyjąć, że kn to będzie nasze a, a lm to będzie nasze b. Czyli jeżeli tak wybierzemy a i b, no to będzie dobrze. Jeżeli chodzi o sumę a dodać b, bo suma a dodać b będzie tym współczynnikiem przy x. No a teraz co z iloczynem? No to sprawdźmy co będzie jak pomnożę tak wybrane a i b przez siebie. Co to będzie a pomnożone przez b. Ile to będzie? No a to jest kn przepiszę k razy n, a b to jest l razy m, razy l razy m. Czy to będzie iloczyn tych współczynników. No ja już widzę, że będzie, dlatego, że mnożenie jest przemienne. Więc ja mogę to pogrupować tak, żeby najpierw pomnożyć k przez m. k pomnożę przez m. A potem l pomnożę przez n. No i rzeczywiście dostaję iloczyn tych współczynników. km razy ln. Rzeczywiście jeżeli znajdę takie liczby a i b, że a dodać b to jest współczynnik przy x, a a razy b to jest iloczyn tego współczynnika przy x kwadrat i współczynnika wolnego, no to widać, że jestem w stanie znaleźć ten rozkład, który tutaj jest, bo te liczby a i b, no to są właśnie dokładnie te współczynniki, które tutaj są potrzebne do rozłożenia na sumę tej części proporcjonalnej do x. No i dzięki temu ta metoda tutaj, którą robiliśmy, dzięki temu ona działa. Że to było nasze a tutaj, które tam znalazłem, a to było nasze b. W drugim przykładzie było podobnie. No dobrze, a na zakończenie pokażę jeszcze jeden przykład. Weźmy sobie taki wielomian. Minus x do trzeciej dodać 17x kwadrat odjąć 70x. No, i chcę to rozłożyć na czynniki. No tutaj jest taka trudność, że to nie jest trójmian kwadratowy. Więc właściwie ta metoda, którą pokazywałem tutaj w poprzednich filmach, nie zadziała. Ale zauważmy, że tu nie mamy współczynnika wolnego i wszystkie te jednomiany są proporcjonalne do x. Czyli mogę x wyciągnąć przed nawias. Tutaj mam jeszcze minus, więc mogę minus x wyciągnąć przed nawias, żeby było prościej. I co mi zostanie w nawiasie? W nawiasie zostanie mi x kwadrat. Muszę wszędzie zmienić znak. Minus 17x bo podzieliłem przez x i dodać 70 x wyciągnąłem przed nawias. No i teraz ten trójmian, który tu zostaje w nawiasie, to łatwo jest rozłożyć na czynniki, bo on ma współczynnik przy x kwadrat równo 1, więc to jest jeszcze łatwiej, więc szukamy teraz takich liczb A i B, żeby ich iloczyn był równy 70, a suma minus 17. No to tutaj rozwiązanie samo się narzuca, że trzeba wziąć minus 7 i minus 10. Minus 7 razy minus 10 to będzie 70. Minus 7 dodać minus 10 to będzie minus 17. Czyli ten rozkład będzie miał taką postać. No tutaj przepiszę minus x. No a co mi zostanie? Może wezmę ten sam kolor. x odjąć 7 razy x odjąć 10. No i znalazłem ten rozkład. Czyli nie, za, nie należy się od razu przerażać, jak mamy wiele, wyższego stopnia, bo można na przykład coś się da przed nawias. No i podsumowując. Ta metoda, którą tutaj pokazałem, oczywiście można bez niej żyć, no bo jak znamy wzory na delta i pierwiastki, to możemy zawsze rozkład trójmianu kwadratowego znaleźć. Ale jako takie fajne ćwiczenie, jako taką fajną rozrywkę umysłową, myślę, że warto sobie zrobić kilka przykładów.